Życie osób chorych na hemofilię różni się od codzienności osób zdrowych. Myślę tutaj o aktywności, o jakości tego życia, ale właśnie, jak wygląda codzienność chorujących na hemofilię? O tym właśnie porozmawiam z dr Joanną Zdziarską ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. To zatem, czym różni się życie pacjentów chorych na hemofilię od zdrowych osób? To nie jest łatwe pytanie. Myślę, że trzeba zacząć od tego, że będziemy mówić o ciężkiej hemofilii, czyli o pacjentach, którzy cierpią na częste wylewy, jeżeli są nieleczeni, którzy wymagają profilaktyki, nie o tych chorych, którzy mają łagodną postać choroby. Tutaj sytuacja, sama ta choroba wygląda zupełnie inaczej. Natomiast w ciężkiej hemofilii, gdybyśmy pacjenta czy dziecka nie leczyli albo nie poddali profilaktyce, wtedy jego życie będzie dramatycznie inne od rówieśników. W zasadzie jest niemożliwe prawidłowe funkcjonowanie. Natomiast w sytuacji, kiedy dziecko od samego początku życia jest leczone odpowiednio, czyli profilaktycznie, wówczas dążymy do tego, żeby jego życie w zasadzie nie różniło się od życia rówieśników. No i znów w Polsce mamy po pierwsze dzieci, które są na profilaktyce od początku, czyli od 2008 roku, kiedy weszła profilaktyka, każde noworodzące się dziecko z hemofilią jest objęte tym leczeniem. I to są dzieci, które mogą nie zauważyć, że mają hemofilię, poza tym, że wymagają zastrzyków, wymagają chodzenia do lekarza raz na jakiś czas. Niemniej jednak nie mają tych upośledzeń, które hemofilia powoduje. Mamy dzieci też starsze, które urodziły się przed 2008 rokiem, czyli przez kilka lat, może kilkanaście, były nieobjęte profilaktyką, miały gorszy standard leczenia i one mogą mieć zmiany w stawach i takie osoby będą miały ograniczenia. Mamy też hemofilików dorosłych, którzy przez większość swojego życia nie byli leczeni odpowiednio. No i oni będą niepełnosprawni, będą mieli problemy ze stawami, wielu z nich wymaga operacji, wielu z nich jest już po kilku operacjach wymiany stawów. Także ta nasza populacja hemofilików w Polsce jest dosyć heterogenna. Najbardziej chcielibyśmy pokazać, że dzieci, które rodzą się teraz i które są objęte od samego początku nowoczesną terapią, w zasadzie mogą funkcjonować normalnie, poza pewnymi uciążliwościami związanymi z samym podawaniem preparatów, prawda, leczniczych, to ich stan układu ruchu, ich możliwości życiowe będą praktycznie takie same jak rówieśników. Ja tylko chciałbym dopytać, jeżeli chodzi o tę postać ciężką i łagodną, których pacjentów jest więcej? To jest tak, że w przypadku hemofilii około połowa osób to jest ciężka postać i hemofilii A i hemofilii B, a druga połowa to jest postać umiarkowana i łagodna. W łagodnej postaci bywa tak, że człowiek dorosły w ogóle nie wie, że jest obciążony hemofilią, nagle na przykład jest poddany operacji albo ma wyrwanego zęba, doznaje krwotoku i nagle okazuje się, że ma taką łagodną skazę. Czyli ta choroba objawia się tylko i wyłącznie w sytuacji operacji, urazu, prawda, jakiegoś złamania, czy też właśnie wyrwania zęba. Nie mają takie osoby samoistnych, takich spontanicznych, my to nazywamy krwawień, czyli wylewów krwi do stawów, do mięśni, które nawet bywają niespowodowane urazem, żadnym skręceniem na przykład stawu. To, o czym powiedziałam teraz, to jest typowe dla ciężkiej hemofilii, czyli tam, gdzie czynnika 8 albo czynnika 9 nie ma w ogóle. No i ta choroba jest oczywiście, ujawnia się już we wczesnym dzieciństwie, wymaga leczenia, więc jest to takie też spektrum jeszcze samego obrazu klinicznego. Więc w ciężkiej hemofilii, o której tutaj będziemy mówić, profilaktyka, leczenie domowe, podawanie czynników krzepnięcia w domu, samodzielne, to jest podstawa terapii. W łagodnej hemofilii pacjent może, miewam nawet pacjentów, którzy w wieku podeszłym dowiadują się, że mają taką chorobę, bo wcześniej nie byli operowani, prawda, nie mieli takich sytuacji, które by ujawniły tę chorobę. Czy to najbardziej ta postać ciężka wpływa na jakość życia? Tak. Ta postać ciężka to jest choroba rzeczywiście poważna, która 100 lat temu doprowadzała do śmierci w wieku 20-30 lat i to już w stanie niepełnosprawności głębokiej. Natomiast potem w miarę rozwoju terapii, możliwości prostego leczenia, bo chodzi tylko o to, żeby dostarczyć pacjentowi to, czego on nie ma, a nie ma jednego białka, prawda? Czy to jest czynnik 8 czy 9, jesteśmy go w stanie dostarczyć teraz lepszymi metodami, kiedyś gorszymi metodami, ale dostarczyć do organizmu. I taki pacjent w tej chwili żyje praktycznie tyle samo, co chorzy, którzy nie mają hemofilii. Cierpi na te same choroby dodatkowe, dożywa tych chorób dodatkowych, prawda? Czego 100 czy 50 lat temu nawet jeszcze nie było. Po prostu ci chorzy ginęli wcześniej w wyniku krwotoków. A jaki jest odbiór społeczny? W ogóle jaka jest nasza świadomość, jeżeli chodzi o hemofilię? To jest dobre pytanie, bo hemofilia może troszkę jest znana przez to, że gdzieś przewija się przez historię, prawda? Przez to, że osoby z rodów królewskich panujących w Europie i w Rosji cierpiały na tę chorobę. Natomiast myślę, że
pewne stereotypy nadal funkcjonują. Nadal my spotykamy się z tym, że pacjenci ukrywają swoją chorobę. Nie myślę, że nie jest to specyfika hemofilii, to jest specyfika niepełnosprawności, prawda? Czyli pacjent, który potencjalnie, zwłaszcza dorosły, który ma zmiany w stawach, będzie wymagał zwolnień, będzie wymagał innego traktowania w pracy, nie jest atrakcyjnym kandydatem dla pracodawcy. Natomiast dużo częściej, ja pracuję 15 lat i na przestrzeni tych lat myślę, że to się zmieniło. Po pierwsze, społeczeństwo jest bardziej otwarte na choroby przewlekłe. W przedszkolach, w szkołach dużo więcej jest akceptacji i wręcz takiej życzliwości wobec osób chorych. Mamy klasy szkoły integracyjne. Nikt się teraz nie dziwi, że są dzieci chore i zdrowe i też nasze dzieci są edukowane, że można mieć taką czy inną chorobę. Natomiast wśród dorosłych nadal widzę, że niektórzy pacjenci bardzo się borykają, bardzo się męczą z tą chorobą, bardzo się boją, no, oczywiście odrzucenia w życiu prywatnym, mają różne trudności. Jest to związane po prostu z ich układem ruchu, z tym, że są niepełnosprawni, no i to wpływa w zasadzie na każdą dziedzinę życia. Natomiast odbiór społeczny myślę, że jest coraz lepszy, tak jak i dzieci z cukrzycą, jak i z innymi chorobami przewlekłymi. Nie jest to wstydliwe, mam wrażenie teraz, chociaż jeszcze, jeśli mogę coś dodać, są też różnice w zakresie pochodzenia pacjenta. Inaczej jest w dużych miastach, inaczej jest w małych miejscowościach. My to widzimy w ogóle w medycynie, że akceptacja dla choroby, czy też przypisywanie winy za chorobę, prawda? Zwłaszcza w przypadku chorób dziedzicznych, gdzie tutaj winna w cudzysłowie jest mama, czy ktoś, kto przeniósł tą chorobę. Oczywiście jest to myślenie całkowicie nieprawidłowe, ale nadal jeszcze w zależności od poziomu wykształcenia, od pochodzenia pacjenta, nadal bywa dla niego balastem. To my o tej dziedziczności za chwilę jeszcze porozmawiamy, ja o to zapytam na pewno, ale zacząłem naszą rozmowę od tego, że chcemy zobaczyć, jak wygląda codzienność osób chorych na hemofilię. To z jakimi oni problemami tak ogólnie muszą się mierzyć każdego dnia? Jeżeli mamy chorego z artropatią, to taki pacjent najczęściej funkcjonując, powiedzmy, w rodzinie, prawda, w pracy, wie, co może, wie, czego nie może. Czyli na przykład taki pacjent nie podbiegnie do tramwaju, ale podejdzie, prawda? Jeżeli używa kul, no to oczywiście jest nauczony funkcjonowania z tymi kulami. Jeżeli wymaga wsparcia osób bliskich, no to w życzliwym środowisku, otoczeniu może pracować, może działać, prawda, jak każdy inny. Natomiast osoby, które, no dużo jest też takich pacjentów, którzy są sami, którzy nie założyli rodzin, prawda, którzy nie mają takiego bezpośredniego wsparcia, nie mają też materialnych warunków do tego, żeby dobrze funkcjonować, oni bardzo często, mam sporą pulę takich pacjentów, oni często są po prostu w domach. Nie pracują, są na rentach, czasami dochodzą problemy psychologiczne, uzależnienia, co jest naturalne. Ktoś, kto jest odrzucany, ma teraz na przykład 50 czy 60 lat, więc jego dzieciństwo przypadało wtedy, kiedy był uznawany za odmieńca, prawda, za kogoś, kto ma gorsze szanse na każdy rodzaj aktywności życiowej, społecznej niż inni. I tacy pacjenci rzeczywiście w tej chwili są, można powiedzieć, pozamykani w domach. Natomiast a mają młodsi wsparcie opiekunów na przykład? Bo zakładam, że ich potrzebują. Są tacy, którzy na przykład w wieku 40-50 lat mieszkają po prostu nadal z rodzicami. Ci rodzice się nimi opiekują. No myślę, że jest to w ogóle problem szeroki, czyli tego, czy mamy w Polsce wsparcie dla osób niepełnosprawnych, czy nie mamy. Natomiast młodsze osoby w wieku 40 lat, prawda, 30 lat, to są najczęściej mężczyźni, którzy mają niewielką artropatię, którzy przez ogromną większość swojego życia już doświadczali tego nowoczesnego leczenia, mieli profilaktykę, posiadali leki w domu, mogli sobie w razie krwawienia podać lek i iść do szkoły, do pracy, prawda, czy na randkę. To są osoby, które mają w ogromnej większości rodziny, mają pracę, są lekarze wśród nich, są w zasadzie wszystkie zawody, nawet takie, które może nie do końca są rozsądne w hemofilii. Mam pacjentów, którzy pracują na budowie na przykład, prawda, no i przez to też ich stan układu ruchu się pogarsza. Czyli jak rozumiem, do pracy mogą chodzić, bo ta jakość życia już jest zbliżona do osób zdrowych, ale jak rozumiem, są takie zawody, gdzie odradzane jest ich wykonywanie. Wśród tych, którzy mają artropatię, tak. Nie powinno się jednak... A jakie? Takie, gdzie praca fizyczna i przeciążanie stawów wchodzi w grę. Mam na przykład pacjenta, który pracuje w jakiejś fabryce i który pracuje przy linii produkcyjnej i mówi mi na przykład, że ma problem, ponieważ on ma artropatię łokcia, między innymi, bo innych stawów również, a musi cały czas wykonywać ruchy powtarzalne tą ręką. No i niestety akurat charakter pracy jest taki, że musi mieć tą rękę sprawną, nie ma, więc ten łokieć jeszcze bardziej mu się niszczy. No więc to są czasem takie po prostu proste rzeczy. Mam lekarza, który na przykład mówił mi, że wykonując USG przeciąża cały czas te same stawy. Prawda? No, aczkolwiek z drugiej strony mam też lekarza, który jest operatorem i operuje, ale ma bardzo małą artropatię. Także to zależy indywidualnie od tego,
kiedy i w jakim stopniu doszło do zniszczenia stawów danego pacjenta. No i znowu dochodzimy do tych dzieci, które mają profilaktykę od samego początku życia praktycznie. One będą mogły robić wszystko. One nie powinny mieć ani jednego wylewu do stawu w życiu, albo będą mieć te wylewy pojedyncze. Czyli ich edukacja wygląda normalnie, tak, chodzą do szkoły, tak, uczą się w normalnych klasach, tak, nie wymagają specjalnej opieki, klas integracyjnych. W tej chwili nie. To jest niepełnosprawność w zasadzie niewidoczna dla rówieśników. Można nie wiedzieć. No, można zorientować się po tym, że taka osoba, taki chłopiec ma ślady po wkłuciach, prawda? Czyli będzie miał na żyłach ślady po wkłuciach dożylnych i to jest w zasadzie zewnętrznie u tych dzieci jedyna widoczna rzecz. U tych 30-40-latków czasami będzie widać na pierwszy rzut oka, że chodzą niesymetrycznie, że mają jakieś przykurcze w stawach, prawda? Że mają układ ciała czy chód inny, prawda, od osoby zdrowej. No więc tutaj to może być na pierwszy rzut oka widoczne. U dzieci nie powinno być i no, dążymy do tego, żeby tego nie było. Ja tak jeszcze myślę o Pana pytaniu o osobnej edukacji, prawda, edukacji domowej. Osoby tak staram się w głowie ułożyć, ale już wiem, około 40-latkowie teraz, obecnie, mieli jeszcze w swoim dzieciństwie, musieli być w edukacji domowej, czyli mieli wylewy, nie mieli w domu preparatów, czyli nie można było podać od razu czynnika, musiał ktoś z rodziny albo wieźć dziecko do szpitala, albo na SOR, no wtedy to się inaczej chyba nazywało. A to wynika z tego, że ta zmiana nastąpiła w 2008 roku, tak? Tak, dlatego profilaktyka. Natomiast leczenie domowe w Polsce mamy mniej więcej od 30 lat. Czyli od 30 lat każdy pacjent chory z hemofilią ma w domu czynniki. Jeżeli ma wylew, podaje sobie czynnik i idzie, gdzie ma iść. Natomiast wcześniej trzeba było jechać w tym celu do szpitala i tam mieć przetoczenie czynnika, albo wcześniej osocza, bo nie było też na tyle tych czynników. No więc wtedy chodzenie do szkoły, gdzie urazy, prawda, czy nawet przeciążenie stawów powodowało wylew, no i dziecko za 2-3 dni lądowało w szpitalu, to nie miało sensu. Wtedy decydowano się często na edukację domową, nauczyciele przychodzili do domu. Tak myślę o pacjentach, którzy mi opowiadają o swojej przeszłości, to już młodsi niż 40-latkowie w zasadzie takich problemów nie doświadczali, ponieważ mieli czynnik w domu, ktoś z opiekunów albo sam potem już, prawda, pacjent czy nastolatek umie sobie podać czynnik, albo wręcz jest na profilaktyce od długiego czasu, idzie do szkoły, robi co ma robić, uczestniczy w sporcie. Czyli dzisiaj ta aktywność, jeżeli chodzi o edukację, jeżeli chodzi o aktywność zawodową, niewiele się różni. Niewiele się różni. Tutaj oczywiście też mamy, wszystko zależy od otoczenia, w jakim pacjent wyrasta. Są osoby, mam na przykład pacjenta, który ma dużą artropatię, porusza się o kulach, ma fantastyczną żonę, dzieci, prowadzi firmę z ogromnym sukcesem informatyczną i radzi sobie świetnie, mimo że jest osobą jednak upośledzoną bardzo w sensie ruchowym i jest po operacjach stawów. Z drugiej strony są osoby, które może nawet nie mają aż tak znacznej artropatii, niemniej jednak były chowane, może nadopiekuńczo, może nadmiernie ostrożnie, prawda, nie ułożyły sobie życia tak psychologicznie, podchodząc do sprawy i mimo że nie mają aż takich ograniczeń na co dzień, jednak są same na przykład, czy też zdane nadal na opiekę rodziców. Także tutaj wiele czynników, myślę, sprzyja, poza samym nasileniem artropatii, no ale oczywiście kluczowym czynnikiem jest to, co się działo w dzieciństwie, czy był dostęp do leczenia i czy ta terapia była dobrze prowadzona. Są też różni rodzice, mamy w większości rodziców, którzy potrafią, uczą się podawania czynnika, jest to podawanie dożylne dziecku, czy przez sport, czy przez żyło obwodowe, prawda, to nie jest takie proste, ale jest to do nauczenia. Czasem pomaga pielęgniarka, czy zaprzyjaźniona, czy po prostu z rejonu, prawda, która się tego wszystkiego nauczy, a czasem jest po prostu tak, że mimo bardzo wspierającej rodziny, mimo tego, że jest leczenie nowoczesne, czasem po prostu wchodzi w grę jakiś czynnik pechowy, na przykład dziecko po porodzie doznało wylewu śródczaszkowego, no więc już wyjściowo ma ograniczenia, z którymi, no, neurologiczne, z którymi nie da się wiele zrobić, prawda, więc czasami hemofilia zupełnie, no niespodziewanie, no są takie rzeczy, zdarzają się, prawda, doprowadzi do jakiegoś poważnego krwawienia, czy dozna wypadku taka osoba i nagle ma, prawda, jakiś krwotok, który potem się już odbije na jego funkcjonowaniu. Także czasem takie rzeczy też się zdarzają i są pacjenci, którzy na przykład jeżdżą na wózku, chociaż jest to bardziej efekt pecha, bo był wypadek lub właśnie wylew po porodzie, a o hemofilii nie było jeszcze wiadomo, prawda, bo też nie zawsze wiadomo, że się w danej rodzinie pojawi. Więc wiele czynników tutaj na to wpływa. Niemniej jednak im młodsza ta populacja, tym mniej odbiega od rówieśników. Myślę, że teraz te dzieci w otoczeniu swoim szkolnym wzrastają zupełnie tak dobrze. Mówimy o rodzinie, to teraz byśmy chcieli tę rodzinę założyć. I pytanie moje, czy my możemy przewidzieć, jak to będzie, no bo mam z tyłu głowy cały czas informację, że to mężczyźni genetycznie są w stanie w zasadzie z dużym prawdopodobieństwem odziedziczyć hemofilię, kobiety są nosicielkami. Czy w takim razie planując rodzinę, muszę mieć to z tyłu głowy, jestem w stanie przewidzieć, że jeżeli będzie syn, będzie miał hemofilię, córka, a raczej nie?
Tak, oczywiście to są rzeczy, które świadome rodziny, prawda, biorą pod uwagę, czyli siostry, matki chorych na hemofilię wiedzą, że mogą albo wręcz, że na pewno przenoszą. To jest kwestia często badań genetycznych, które w Polsce nie są dostępne jeszcze tak szeroko, ale stają się dostępne, tak można powiedzieć, czyli mamy już grupę kobiet w Polsce, która była poddana badaniom genetycznym i wie, czy przenosi, czy nie, bo to jest tak, że kobiety niektóre w rodzinie muszą być, bo tak wynika z zasad dziedziczenia, prawda, a niektóre mogą być i wtedy to badanie genetyczne weryfikuje. Natomiast my, kobieta, która wie, że może przenieść hemofilię, nadal ma 50% ryzyka, czyli może urodzić albo zdrowego syna, albo chorego. I takie osoby, takie kobiety też się do mnie zgłaszają, prosząc po prostu o zalecenia do porodu, jak postępować z noworodkiem, prawda. No wtedy takie dziecko oczywiście zaraz po porodzie badamy, sprawdzamy, czy ta hemofilia jest, czy nie. Więc ja czyli się te raczej... rodziny w ogóle mogą liczyć na szczególną opiekę, tak? One są. Tak, to znaczy w ośrodkach, które my teraz nazywamy ośrodkami leczenia hemofilii, chory, który do mnie wyśle swoją siostrę, no bo tak to zwykle bywa. Siostra, która może być nosicielką, przychodzi upewnić się, robi badania, prawda, no i wychodzi, że może być. Ja wtedy takiej pani mówię, że jak już będzie w ciąży, pod koniec powinna przyjść i ja wtedy daję zalecenia, kieruję pacjentkę w miejsce, w którym jest ośrodek pediatryczny, taki najlepiej na poziomie trzeciej referencyjności, czyli tam, gdzie dziecko, jeżeli będzie miało hemofilię, jeżeli coś będzie mu się działo, bo też wcale się nie musi dziać, po pierwsze, żeby było zbadane, a po drugie, w razie powikłań, żeby było odpowiednio zaopiekowane, czyli w praktyce w naszym ośrodku takie kobiety rodzą w klinice ginekologii i tam jest też klinika neonatologii. Nie jest to jakoś nic szczególnego pod względem ani diagnostycznym, ani postępowania. Najczęściej te dzieci wychodzą do domu całkiem zdrowe i potem przechodzą od razu w opiekę ośrodka pediatrycznego. Najczęściej pod koniec pierwszego roku życia rozpoczynana jest profilaktyka u takiego małego dziecka z hemofilią, czyli w pierwszym roku zwykle nie dzieje się nic, a potem jak dziecko zaczyna się ruszać, jest już ryzyko urazów, gdzieś się obija, prawda, czy po prostu zaczyna używać nóżek już do chodzenia, to wtedy ta profilaktyka staje się potrzebna, no wręcz niezbędna. Także takie płynne przejście w przypadku, gdzie wiemy, że hemofilia się w tej rodzinie może pojawić, jest, no myślę, komfortowe. Jest cała ciąża, a wręcz wcześniej jeszcze czas na decyzję, prawda? Taka kobieta po prostu o tym wie. Jeżeli hemofilia pojawia się znienacka, no to wówczas po porodzie nic o tym nie świadczy. To znaczy takie dziecko może się urodzić zupełnie prawidłowe, prawda? I dopiero potem zaczyna się gdzieś uderzać i są pierwsze wylewy. Czasem niestety coś przy porodzie, jakiś uraz spowoduje krwiaka, czasem szczepienie i to w sumie jest chyba najlepsza wersja. Jeżeli podanie zwykłej szczepionki, prawda, spowoduje krwiak, to wówczas jest sygnał dla pediatry, że coś jest nie tak, wychodzi hemofilia. I możemy przeciwdziałać. I można zacząć profilaktykę tak, jak trzeba. Także to są te takie scenariusze, które no, wtedy jest to szok dla rodziny, jest to sytuacja no, niespodziewana, prawda, ponieważ w rodzinie mogło nie być chorego w ogóle, albo był kiedyś w dalekiej rodzinie i nikt się nie spodziewał, że akurat tutaj choroba będzie. Także te scenariusze są różne, natomiast mogę powiedzieć, że naprawdę z tą chorobą można praktycznie zupełnie normalnie żyć. Jest a wiele... ja bym chciał o to dopytać, bo tak, rodzinę mamy założoną, tak, już wiemy, że edukacja może wyglądać normalnie, podobnie praca zawodowa, to teraz jeżeli chodzi o jakość życia, czy osoby chore na hemofilię mogą normalnie podróżować, na przykład latać samolotem? Tak, no tu mamy znowu spektrum od dzieci, które mogą robić wszystko, bo są na profilaktyce, prawda? I w zasadzie w trakcie podróży jedyne, co je odróżnia od rówieśników, to jest to, że powinny wozić ze sobą czynnik krzepnięcia. Te czynniki też z biegiem lat są coraz mniejsze, coraz, w sensie opakowań, są coraz wygodniejsze do transportu, mogą być transportowane bez lodówki. Jeszcze niedawno wszyscy pacjenci musieli mieć przenośne lodóweczki i w tym transportować czynniki. Teraz większość preparatów jest przechowywana w pokojowej temperaturze, więc też jest to łatwiejsze, prostsze. Problem... Czyli w grę wchodzi i podróż samolotem, i dłuższa podróż samochodem. Tak, ja regularnie wystawiam zaświadczenia na lotnisko, prawda? Mhm. Czyli zaświadczenie, które mówi, że pacjent te fiolki z białym proszkiem musi mieć ze sobą, przewieźć tam i z powrotem, co więcej musi mieć igły i strzykawki. I nie zdarzają się problemy. Jeżeli jest to opieczętowane i pacjent pokazuje takie zaświadczenie, wówczas leki przewozi ze sobą w bagażu podręcznym, no bo też nie chcemy, żeby leciały w bagażu głównym już wtedy bez wpływu na warunki, prawda, na temperaturę i na ewentualne urazy tego bagażu. Więc to nie jest kłopot. Natomiast kłopotem jest, tak jak pan pytał o mobilność, prawda? No bardziej ta artropatia, jeżeli pacjent jest niestety inwalidą układu ruchu, znaczy, prawda? No to wtedy związane to są ograniczenia. Ograniczenia oczywiste. To jest naturalne. Tak, tak. Chociaż mam pacjentów z ciężką hemofilią, którzy zdobywają góry, którzy wykonują sporty, nawet mając tą artropatię i mają z tego satysfakcję, więc to naprawdę zależy. Przełamują te bariery i po prostu... Mam chorego na ciężką postać choroby von Willebranda, który, to jest w zasadzie tak przebiega jak ciężka hemofilia, który po protezie stawu jeździ na nartach, powiedział, że nie zrezygnuje z tego za nic, bo to jest sens jego życia, jeden z wielu, i jeździ, więc różne rzeczy można robić, w zależności od determinacji, ważne, żeby robić to z głową i żeby się
przy tym, no żeby nie doszło do jakichś komplikacji. Niemniej jednak pacjenci w większości, to też warto podkreślić, ich rodziny są bardzo, bardzo zorientowani w swojej chorobie, dużo lepiej niż większość lekarzy. Ja czasem mówię pacjentom, żeby też zrozumieli, że lekarze pewnych dziedzin nie muszą wiedzieć wszystkiego o hemofilii, wręcz nie mają skąd tego wiedzieć, tak samo jak ja, będąc hematologiem, nie wiem nic o rzadkich chorobach z innych dziedzin i dlatego pacjent jest źródłem tych informacji. Na przykład dentysta, bo teraz myślę sobie, a co z wizytą u stomatologa, która to może skończyć się krwotokiem? Tak, oczywiście, no, to są też takie pierwsze czasem objawy hemofilii, prawda? Jeżeli małe dziecko ma jakieś krwawienie z dziąsła, czy ktoś z łagodną hemofilią idzie do dentysty i ma krwotok po wyrwaniu zęba, tutaj też staramy się robić to w sposób celowany, czyli mamy klinikę stomatologii, gdzie pacjenci wyrywają zęby. Oczywiście jest to możliwe w każdym gabinecie, jeżeli dentysta się podejmie, pacjent bierze albo sam czynnik krzepnięcia, pokazuje zaświadczenie ode mnie, że jest przygotowany, więc jest to jedna z prostszych sytuacji do opanowania. Wyrywanie zębów i wszelkie zabiegi stomatologiczne są bardzo proste do zabezpieczenia w hemofilii. Wykonuje się tak samo jak u innych osób, tylko po podaniu czynnika krzepnięcia. Tak samo jak inne procedury. Właśnie, inni specjaliści, czy tak. Osoba chora na hemofilię powinna się obawiać albo być przygotowana na kontakt z innym specjalistą? Myślę, że dużo zależy od samego pacjenta i rodziny. Lekarz w sposób naturalny, słysząc o jakiejś rzadkiej chorobie, będzie się obawiał zrobić procedurę ze swojej dziedziny, prawda, bez wiedzy o tej rzadkiej chorobie. Czyli my wyposażamy pacjentów w zaświadczenia, legitymacje, opinie. Jeżeli pacjent wie, że coś będzie miał, jakąś procedurę, to przychodzi najpierw, ja piszę karteczkę, jak pacjenta przygotować i wtedy chirurg czy ortopeda, prawda, czy inny specjalista nie musi się obawiać, że wystąpią komplikacje hematologiczne, czyli krwawienie. Natomiast rzeczywiście jest tak, jeżeli pacjent zgłosi się bez dokumentów, jeżeli jest to nagła jakaś sytuacja, że może to wzbudzić panikę, prawda, w pracownikach służby zdrowia, którzy z takim pacjentem mają styczność i wtedy my też oczywiście służymy telefonicznie poradą. Teraz to jest troszkę bardziej ustrukturyzowane. Mamy ośrodki leczenia hemofilii, można nawet na stronie internetowej ministerstwa znaleźć telefony do najbliższego ośrodka i lekarz może zadzwonić, zapytać, prawda, czy dana procedura może być zrobiona, a generalna zasada jest taka, że u chorych na hemofilię możemy zrobić wszystko. Nawet możemy zabieg, leczyć... operację? Czy tam jest jakiś specjalny nadzór? Nie, możemy zrobić każdą operację, każdy zabieg, możemy leczyć zawał, możemy leczyć udar mózgu pod warunkiem przygotowania hematologicznego. Czyli my podając pacjentowi czynnik, usuwamy u niego hemofilię, poprawiamy krzepnięcie do wartości prawidłowych i wtedy można nawet podać leki, które działają przeciwnie, czyli takie, które rozpuszczają skrzep, prawda, albo zapobiegają skrzepowi, albo zrobić jakąś bardzo krwawą procedurę. To wszystko jest do zrobienia. Najlepszym przykładem jest to, że jedna z najbardziej krwawych operacji, jakie wykonuje się w medycynie, to są wymiany stawów. To jest naprawdę krwawy zabieg, który sam w sobie niesie konieczność przetoczenia krwi, bo ten ubytek krwi jest taki duży nawet u osoby zdrowej. Natomiast no, my w hemofilii musimy te zabiegi przygotowywać, musimy je wykonywać. Ortopedzi je wykonują, no bo chorzy po prostu tego wymagają, ci, którzy mają artropatię zaawansowaną. No i wtedy też jest istotne, żeby nie robić tego w dowolnym ośrodku ortopedycznym. Musi to być ośrodek, który współpracuje z hematologami, który dysponuje możliwością włożenia próbek do laboratorium, bo my u tych pacjentów musimy monitorować, sprawdzać codziennie aktywność czynnika we krwi, czyli są pewne dodatkowe procedury poza tym właściwym, prawda, wymienieniem stawu na nowy. Mamy też inne związane z hemofilią procedury, konsultacje hematologiczne, monitorowanie aktywności czynnika we krwi, no i podawanie przede wszystkim dożylnie czynnika najczęściej 3 razy dziennie. My w Krakowie mamy to rozwiązane tak, że mamy ośrodek współpracujący, gdzie wszyscy chorzy na hemofilię są operowani przez ten sam zespół lekarski, w tym samym miejscu, tam już każdy pracownik od kierowcy karetki transportowej do lekarza wie, co z tymi chorymi robić i wtedy idzie to sprawnie. I oczywiście jest to lepsze rozwiązanie niż rozsiewać, prawda, opiekę na wiele ośrodków, no ale jest to domena chorób rzadkich. Lepiej centralizować pewne rzeczy niż pozwalać, żeby toczyły się wszędzie. No dobrze, a czy przy tej chorobie rzadkiej, przy hemofilii zdarzają się jakieś inne choroby, takie współistniejące? Tak, oczywiście, w zasadzie wszystkie choroby, czyli mamy pacjentów nowotworowych, mamy chorych niestety również z chorobami serca, z miażdżycą, czyli hemofilia nie chroni przed nadmiernym krzepnięciem krwi w mechanizmach związanych z miażdżycą, z nadciśnieniem, z cholesterolem, z otyłością i tak dalej, czyli chory również może mieć chorobę wieńcową, może doznać zawału, udaru mózgu. To są te trudne sytuacje, tak jak wspomniałam wcześniej, wtedy musimy pacjenta zabezpieczyć, wyrównać mu krzepnięcie, a potem podać leczenie właściwe dla tego stanu. Tutaj taką pokusą jest, myślę, że z obu stron, ze strony tego specjalisty, który leczy i hematologa, że może zostawić, pacjent ma gorsze krzepnięcie, to może będzie miał gorsze konsekwencje. Nie, absolutnie. My teraz już w pełni, mając też do dyspozycji odpowiednią ilość czynników krzepnięcia, monitorowanie, no w Polsce to jest teraz na naprawdę poziomie bardzo dobrym. Nie musimy oszczędzać ani czynników, ani kierować się tym, że czegoś się nie da zrobić. Da się wszystko zrobić. Czyli
pacjenta zabezpieczamy tak, żeby jak chory bez hemofilii miał zrobioną odpowiednią procedurę. Czy to jest operacja, czy leczenie zawału, czy leczenie zakrzepicy, prawda? Więc teraz, no są to oczywiście wyzwania w sensie logistycznym, ale jest to do zrobienia. Czyli tak podsumowując, można powiedzieć, że żeby zbliżyć tę jakość życia osoby chorującej na hemofilię do osoby zdrowej, potrzebna jest ta świadomość. Potrzebna jest świadomość, potrzebna jest na pewno ze strony pacjenta duża wiedza o chorobie, którą ci pacjenci naprawdę mają w ogromnej Determinacja, większości. Mobilizacja. Determinacja, tak. Tutaj jeśli choroba artropatii, to rehabilitacja potrafi zdziałać cuda i też mamy dostęp do nowoczesnej rehabilitacji w tej chwili już przy tej wiedzy, jaka jest medycznej. Więc wiele rzeczy, które już się dokonały, można złagodzić. Chorzy, którzy są w naszym ośrodku od 3 lat, mamy taki program rehabilitacji dla chorych na hemofilię i to jest niewiarygodne patrzeć, jak chorzy, którzy chodzili o kuli, i cierpieli z powodu stałego bólu, bo ci chorzy, którzy mają artropatię, praktycznie codziennie czują ból. Często jest tak, że biorą leki przeciwbólowe, bardzo silne, prawda, albo mniej silne, ale nie są w stanie ich odstawić. I nagle po rehabilitacji, takiej naprawdę umiejętnie prowadzonej, taki chory na przykład odstawia leki przeciwbólowe. Albo mówi mi, że od 15 lat nie chodził z psem na spacer, a teraz idzie. Więc jakby dużo jest nowoczesnymi sposobami do zrobienia, tylko też bardziej dostępne są te wszystkie rzeczy dla chorych w większych miastach niestety, dla chorych bardziej zdeterminowanych, bardziej świadomych swojej choroby. Wielu nie udaje się pomóc dlatego, że na przykład oni nie zgłaszają się do ośrodków leczenia hemofilii. My czasem aktywnie, jeżeli taki chory jest przez lekarza rodzinnego skierowany, czy nawet przez Centrum Krwiodawstwa, któremu wydaje czynnik, sugeruje, żeby pojechał do ośrodka. Nadal mamy w wielu rejonach polskich chorych, którzy mogliby skorzystać, mogliby o wiele lepiej funkcjonować, ale z różnych życiowych przyczyn po prostu mają trudności. Mam pacjentów, którzy mówią mi, że mają trudności z dojazdem do nas. Albo finansowe, albo logistyczne, nie mają samochodu, nikt nie jest w stanie ich przywieźć, mieszkają daleko. Jazda autobusem, już pomijając oczywiście pandemię, mówię nawet o czasach wcześniejszych, jest dla niego zbyt dużym wysiłkiem, więc czasem takie problemy nawet, które no, mrożą krew w żyłach wręcz, prawda, sprawiają, że ci pacjenci nie są aż tak dobrze leczeni, jakby mogli być. To aby tych problemów mieli jak najmniej, a jakość życia była jak najlepsza. A ja pani doktor bardzo gorąco dziękuję za podzielenie się tym doświadczeniem i tą wiedzą. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.